Krzysztof Plona, dziennik Nowa Ostrołęka. Czy wiedzą panie może, co się tutaj dokładnie stało? Nie wiemy. Prawdopodobnie bomba podłożona jest w prokuraturze. Myślą panie, że ta bomba pod prokuraturą jest naprawdę? Czują panie to realne zagrożenie z jej strony? No, raczej jakieś tak chyba nie. A panie sobie tędy przechodziły, czy zostały panie ewakuowane z jakichś lokali? Pracujemy. Jesteśmy w prokuraturze? W pracy? Nie. Po drugiej stronie, po przeciwnej. Aha, i jak wyglądała akcja ewakuacyjna? Wy byłyście, ja nie wiem, bo ja nie byłam w tym czasie. Obeszli wszystkich dookoła, kazali się usunąć i tyle. A czy czują się panie bezpieczne, kiedy jest tutaj nasza policja? Chyba tak, raczej tak. Zrobił porządek. Otrzymaliśmy informację mailową o podłożeniu ładunku wybuchowego. W związku z tym podjęte zostały rutynowe działania, ewakuacja personelu, zabezpieczenia budynku i mienia i rutynowe działania funkcjonariuszy policji. Czyli kiedy zostało przeprowadzone, czekamy na informacje od uprawnionych służb po możliwości zakończenia po prostu sprawdzenia budynku. Został, z tego co wiem, to chyba już został budynek sprawdzony pod względem pirotechnicznym tutaj tego zagrożenia i myślę, że był to, mam nadzieję, że był jedynie głupi żart, fałszywy alarm. Czy czuli państwo realne zagrożenie ze strony tej bomby rzekomej, kiedy otrzymaliście informację? Myślę, że to są zawsze indywidualne odczucia, ale do każdego takiej informacji podchodzić należy bardzo ostrożnie, w związku z tym. A co pan czuł, kiedy się pan o tym dowiedział? Potrzebę zorganizowania i przeprowadzenia sprawnej ewakuacji personelu. Mhm. W jaki sposób działała policja? Czy działała sprawnie, czy był chaos? Bardzo sprawnie, rutynowo, spokojnie. Tak jak w takiej sytuacji, jak należy podejść, to tak po prostu te działania policja podejmowała. Czyli już za chwilę wracacie do pracy, tak? Myślę, że tak. Jak otrzymam odpowiedni sygnał od służb, że już budynek został sprawdzony i nie ma żadnego niebezpieczeństwa, wszyscy wrócą do pracy i będziemy normalnie pracować.